Witaj Czarek, mam okazję porozmawiać tuż przed wylotem na Mistrzostwa Europy, jak się czujesz? Witam, witam. Czuję się bardzo dobrze, jesteśmy przygotowani całym składem. Czujemy się wyśmienicie, tylko czekają nas boje i już się nie możemy doczekać. Coraz częściej rozmawiamy, tak naprawdę w tym roku mi naprawdę mieliśmy dużo okazji do tego, żeby porozmawiać, ale to nie jest bez przyczyny, naprawdę ten rok miałeś dobry i aktywny. Tak, no mogę się pochwalić 25 walkami dzisiaj w tym sezonie, więc no jest dobrze, idzie to na dużym poziomie, no toczymy walki na międzynarodówce, większość na międzynarodówce, trochę było tych starć na Mistrzostwach Polski, więc no jesteśmy skupieni i gotowi na Mistrzostwa Europy, jesteśmy wboksowani, więc Można tak powiedzieć, że wywalczyłeś sobie tą nominację, ten start na Mistrzostwach Europy. Tak. No rywalizacja z moim kolegą Mateuszem Urbanem, no udała się, wygrałem na Mistrzostwach Polski Młodzieżowych walkę finałową. No i co, no rywalizacja napędzała nas do ciężkiej pracy, ale niestety, no jedzie tylko jeden, udało mi się i... Masz kilku naprawdę znamienitych zawodników, z którymi boksowałeś. Dobra walka finałowa na turnieju imienia Feliksa Sztama. Później, no teraz chociażby właśnie to, co wspomniałeś, walka z Mateuszem Urbanem. Nie jesteś zbyt długo w boksie, a naprawdę coraz lepiej sobie radzisz. Tak, no mój trener cały czas powtarza, nieważne ile trenujesz, ile masz tego doświadczenia, trzeba się wchodzić i się bić, no tak jak gdyby nigdy nic, wchodzimy do ringu, robimy robotę i nie robimy czegoś, co jest schematyczne, bo na schemacie, na kartce papieru byśmy tego nie mogli napisać, że chłopak, który ma 40 warg, wygrywa z mistrzem Europy, seniorów, takie coś jest niemożliwe, a się dzieje, no. Po to jestem tutaj, żeby czynić rzeczy niemożliwe i trzymać za to mocno kciuki, no i robić robotę. Tym razem mocno podkreślasz rolę twojego trenera. Twój trener też ma, nawet niedawno jego znany wychowanek Michał Cieślak walczył, obronił tytuł mistrza Europy. Wzoruje się trochę na tym stylu boksowania. Michał jest innym zawodnikiem, a ty jesteś innym zawodnikiem? Czy się wzoruje na Michale? Nie, ale mam chociaż porównanie, jakich błędów nie popełniać i można się uczyć na cudzych błędach. A czy się wzoruje jakoś stylowo, jakoś technicznie? To chyba i samoistnie idzie, że to jest po prostu szkoła mojego trenera, czyli lewa noga wstawiona nisko na nogach i lewa ręka i boksujemy, więc no jest jakieś tam małe takie jest połączenie z moim boksowaniem Cieślaka, ale no każdy zawodnik jest inny. No ten sport to jest sport indywidualistów, krótko mówiąc. No tak. Wchodzimy i wszystko jest w naszych rękach. No właśnie, z jakim nastawieniem ty wyjeżdżasz na Mistrzostwa Euro? Nastawienie jest tylko jedno, takie jak zawsze, wychodzimy i się bijemy, trzeba oddać wszystko to, co mamy, schodzimy na kolanach z ringu i trzeba wyszarpać wszystko z siebie, żeby wszystko oddać, żeby trener nie był zły na mnie, bo to się liczy dla mnie najbardziej, żeby trenera nie zawieść, bo jednak oddaje mi przeogromną, dużą pracę, moją osobę. Nawet można się pochwalić, no, około 15 treningów tygodniowo po Mistrzostwach Polski nie spuściliśmy z tempa, cały czas jazda, więc dziękuję trenerze, bo powtórzę znowu, bardzo dużo to dla mnie znaczy. Jak myślisz w twojej kategorii wagowej? Masz taki zwyczaj przeglądania przeciwników, rzucania okiem, kogo możesz się spodziewać na takiej imprezie? Czy nie, nigdy w życiu nie sprawdzam, nie oglądam wag. Miałem już też parę takich przypadków, że walczyłem z medalistami Mistrzostw Europy czy świata i nie patrzyłem kto to, co to, wygrywałem, a potem trener mówi, o, wygrałeś z jakimś tam mistrzem, a ja mówię, fajnie, więc nigdy nie przeglądam, każdy ma ręce, nogi, każdy chce wygrać, więc wychodzimy, bijemy się, jak to ja zawsze powtarzam i robimy swoją robotę, tyle mnie obchodzi. No to muszę zapytać o formę, w jakiej ty się czujesz, czy ten okres przepracowany był dobrze, ta forma jest? Czuję się znakomicie, tak jak zawsze, no, po to trenuję, po to trzymam dietę, po to tyle wyrzeczeń, żeby no, czuć się teraz w idealnej formie. No, myślę, ja jestem akurat takim zawodnikiem, że potrafię cały rok trzymać formę, czuć się dobrze, więc
czuję się wyśmienicie. Tylko wyjść i boksować. No to wychodź na tych mistrzostwach Europy i pokaż wszystkim, co potrafisz. Dzięki wielkie za rozmowę i trzymam mocno kciuki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.